Witam wszystkich bardzo serdecznie, w szczególności dzieci. Jak lubią takie gry, a smurfy są dla dzieci, więc lecimy dalej. Próbujemy znać sposób, aby dostać się do księgi zaklęć. Zniszcz księgę zaklęć. Dobrze, lecimy dalej. Tutaj Gargamel nas stropi. Ale uciekniemy. O, klakier jest. Jego kot. Gargamel na wizerunkach. Dobrze, tutaj trawę wyczyścimy. I zobaczymy, co tam na końcu przygotowali dla nas. Widzę cię, mały szczurze. Już ja się z tobą porachuję. Mały szczurze. No tutaj, o właśnie, tu trzeba uciekać. Nie ma nic lepszego do smerfowania niż gonienie mnie. Po tym całym treningu nie ma mowy, żeby mnie złapał. Dobra, tu się schowam. Zobaczymy, czy mi zauważy. Dobra, nie ma go. Tu na dół spadnę pewnie. Zobaczymy jeszcze górę. Dobra, tam na górze widzę jakiś korzeń. O, 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 źle, 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 źle. Złapał mnie. No, uciekamy. Dobra. Teraz. Trzeba chyba strzelić. Nie. Dobra, złapie mnie. Ale tu na górę. Jak się mam dostać na górę? Na razie nie wiem. Jedynym, co jest w tym domu nieprzyjemne, jest właściciel. Powinienem smerfnąć z wizytą, kiedy go nie będzie. Widzę cię, mały szczurze. Już ja się z tobą porachuję. Tylko wezmę siatkę. Znowu ten głupi Gargamel. Nie ma nic lepszego do smerfowania niż gonienie mnie. Po tym całym treningu nie ma mowy, żeby mnie złapał. Tak, za to się można schować. Bardzo dobrze. I tutaj musimy. Ale jak tu na górę? Po tych książkach? Czy po tym? Skacz tam. Kurde, nie mogę. Jedynym, co jest w tym domu nieprzyjemne, jest właściciel. Powinienem smerfnąć z wizytą, kiedy go nie będzie. Widzę cię, mały szczurze. Już ja się z tobą porachuję. Tylko wezmę siatkę. Znowu ten głupi Gargamel. Nie ma nic lepszego do smerfowania niż gonienie mnie. Po tym całym treningu nie ma mowy, żeby mnie złapał. Łapie mnie, cały czas mnie łapie, nie wiem, o co chodzi. Jedynym, co jest w tym domu nieprzyjemne, jest właściciel. Powinienem smerfnąć z wizytą, kiedy go nie będzie. Widzę cię, mały szczurze. Już ja się z tobą porachuję. Tylko wezmę siatkę. Znowu ten głupi Gargamel. Nie ma nic lepszego do smerfowania niż gonienie mnie. Po tym całym treningu nie ma mowy, żeby mnie złapał. A, cały czas mnie łapie, kurde. Nie no, muszę tu wskoczyć na górę przecież. Jedynym, co jest w tym domu nieprzyjemne, jest właściciel. Ale gram. Powinienem smerfnąć z wizytą, kiedy go nie będzie.
chcecie, mały szczurze? Już ja się z tobą porachuję, tylko wezmę siatkę. Znowu ten głupi Gargamel. Nie ma nic lepszego do smerfowania niż gonienie mnie. Po tym całym treningu nie ma mowy, żeby mnie złapał. Jedynym, co jest w tym domu nieprzyjemne, jest właściciel. Powinienem smerfnąć. Widzicie, mały szczurze? Już ja się z tobą porachuję, tylko wezmę siatkę. Znowu ten głupi Gargamel. Nie ma nic lepszego do smerfowania niż gonienie mnie. Po tym całym treningu nie ma mowy, żeby mnie złapał. No dobrze, tutaj trzeba było skoczyć. Zrobiliśmy i lecimy dalej, tylko żeby ten znowu mnie złapał. Dobra, uciekliśmy. Dobra, wiem już co. Góra. Poginiemy trochę, ale już wiemy. Jedynym, co jest w tym domu nieprzyjemne, jest właściciel. Powinienem smerfnąć z Widzicie, mały szczurze? Już ja się z tobą porachuję, tylko wezmę siatkę. Znowu ten głupi Gargamel. Nie ma nic lepszego do smerfowania niż gonienie mnie. Po tym całym treningu nie ma mowy, żeby mnie złapał. No dobrze, ale to co dało? Nic, tylko takie przejście. No to lecimy dalej. Tutaj. Tutaj. Tędy. No jesteśmy, dobra. No dobrze, tu jest droga. Lecimy. Nigdy go nie smerfniesz, Gargamelu! Uważaj! Za tobą! Haha! Jak bocian w składzie porcelany! Jeszcze jedno słowo, a przerobię was na kocią karmę! Dobrze, tu się można schować. Tutaj też. O, właśnie. Uciekaj, tak jest. I teraz my. Tu jest przejście, ale tutaj mamy jeszcze górę. No dlaczego zablokowano? Chyba trzeba wszystkie tę trawę wyczyścić, wtedy pewnie odpuściłoby. I bym zebrał, tak czy nie? Dobra, nie mogę.
No, dalej! Jeszcze tylko trochę. To już niedaleko. Cała wioska na mnie liczy. Nie mogę się poddać. No, tam na górze też było coś do zebrania, ale chyba już za późno. Wrogowie są jak chwasty. Zmerfują dosłownie wszędzie. Czy tu w lewo? Dobra, nie skaczę, idę normalnie. Tutaj było ukryte. Nie. Dobra, teraz. Jeszcze raz. No i jesteśmy dalej. No, Gargamel chyba niedaleko. Ale tu smerfuje. Ten paskudny smród pewnie pochodzi z kociołka Gargamela. Nawiasem mówiąc, jego stara księga zaklęć jest tuż pod kotłem. Jestem blisko. Dobra, księga jest pod kotłem. Zniszcz księgę, znajdź sposób, żeby się dostać. No, znowu mnie szpieguje. Koniec, złapał. Trudne. Gdzie tu trzeba się schować? Tu mnie też złapie, nie? Tutaj nie mogę, tutaj od razu. Może to kotło od razu. No nie, od razu mnie łapie. Dobra, trzeba strzelić. Tak jest. Teraz zniszczyć. Ach. Ale dalej trzeba lecieć, dobra. Tak, tutaj trudno, nie wiem, trzeba tutaj. Za tym głazem się schować i później szybko chyba na dół. Dobra, on jest tu. A. Chodź, chodź, Gargamelu! Chcę ci coś smerfnąć! Gargamelu! W
kuchni chyba leje się woda! Czyżby przeciekały ci rury? Przestań mnie rozpraszać! Złapię tego szczura, zobaczysz! Dobrze, uciekliśmy. I teraz góra. Mam już dość tych wszystkich szkodników. Dobra, ich chyba trzeba... ...który w ogóle nie poluje. Świetnie! Jest księga zaklęć. Dobra, dotarliśmy. Jest. Nareszcie. Ta przeklęta księga zaklęć jest pokryta skażeniem. Strzał ze smerfizatora powinien załatwić sprawę. A ty skąd się tu wziąłeś, mały szczurze? Już ja ci dam nauczkę. Jasny smerf! Szybko muszę uleczyć skażenie i stąd smerfować. No i bardzo ładnie. Zniszczyliśmy. Znajdź uwięzione smerfy. Dobra, czyli teraz szukamy smerfów uwięzionych przez Gargamela. Składzik Gargamela. Kolejny level. Poziom składzik. Zniszczyłeś moją piękną księgę zaklęć! Ty przeklęty niebieski chochliku! Widziałem cię! Tym razem... Dobra, weźmiemy sobie. Zginiemy i weźmiemy to z góry. Mandragora, 1 z 16. Mało. Ale można poziomy później sobie powtarzać. No, pominęliśmy, trudno. Złapię cię! Jeszcze zobaczysz! I hop! No, czy teraz mogę się cofnąć do tego? Złapię cię! Jeszcze zobaczysz! Nie, on mnie tutaj złapie. Jeszcze raz zobaczę. Jeszcze zobaczysz! No, złapie mnie. Złapię cię! Jeszcze zobaczysz. No, goni mnie, muszę uciekać. Złapię cię. Jeszcze zobaczysz. Dalej, uciekaj. Na tych malutkich nóżkach daleko nie zajdziesz. O nie, to się może źle skończyć. Muszę się ruszać. Cały czas goni. Cały czas goni. Ale jesteśmy odtąd, dobra. Jeszcze złapał?
hop, hop. Dobra, gdzie ja mam tutaj wskoczyć? Dobra, można trochę uniknąć, bo tak to zawsze dogoni. Wróci się. Dobra, to było przejście. Fajnie. No i jesteśmy dalej. A, widziałem, jak włazisz do tej dziury. Nie uciekniesz mi. Usiłku, tu jesteśmy. Pomóż nam, usiłku. Tak, tu z góry trzeba to rozwalić chyba. Albo tak. Jeszcze 5, to na górze jeszcze jest. Pośpiesz się, osiłku! Musisz nas uwolnić! Wyłam zamek, zanim Gargamel cię znajdzie! Wdrap się wyżej i użyj smurfoprasku! Zamek powinien puścić! Dobra, robi się! Okej, robi się. Hop, hop, hop! Osiłku! Dasz radę! Ciii. Gargamel cię usłyszy. Czas na smurfonura! No, jeszcze raz. No to chciałem też rozwalić, bo tutaj jeszcze nie tu. Ojej, znowu przeleciałem. Jeszcze raz na dół. Bo tu jest 10 i jeszcze 5 na górze. No może zdąży. Od razu skaczę. Dziękuję. Dobrze, tutaj. Myślałem, że nigdy nie wydostaniemy się z tej klatki. Nareszcie wolni!
Nie wiem jak wy, ale ja nie znoszę siedzieć w zamknięciu. Ja też. Gargamel tak potrząsał naszą klatką, że dostałem choroby morskiej. A przy okazji udało ci się uwolnić pozostałe smerfy? Nie, jeszcze nie. Ale bez obaw, to kwestia czasu. Dobra, teraz sobie mogę to zrobić. Nie, też nie. Trudno, nie zbiorę na razie tego. Co trzeba rozwiązać? Dobra, tutaj wszystko. Stąd może sobie skoczę, ale nie, to jest za mało. O, teraz może. Jeszcze raz. No i teraz tutaj skoczymy. O, tak jest. Teraz się udało. Mandragora druga. Nie! Ten przeklęty smerf uwolnił pozostałych. No znowu uciekamy. Gargamel goni. Dobra, tu już nic nie było. Teraz lecimy. Znowu ucieczka. No, dorwał mnie. Tam na górze jeszcze było, ale uciekamy. Ten kwiat wygląda jak ciemiernik. No, zebrał papa Smerf. Dolecisz? Doleciał, dobrze. Już nie chcę mi się tej trawy czyścić całej. Za późno.
Dobra, a schowamy się mu. Jakoś wcześniej. No tutaj nie jest prosto. Można zginąć kilka razy. Dobra, aha, tutaj się schowałem, dobra. Cały czas mnie biją. Dobra, można go puścić do przodu, nie? Bo jak szybko nie ucieknę, to jest trudne, no. No tu się schowam. I co? Znajdzie ich tak. Dobra, to go puszczę do przodu teraz. Zobaczymy. No leć. Nie, muszę uciekać. Ale tu biją. No nie wiem, jak go uniknąć tutaj. Dobra, czyli można tutaj uniknąć i lecimy teraz. Może się uda. No, teraz się udało. No i co teraz? Tak. Nie. Jak to rozwalić? Dobra, można wciągać. L2. Myśleliście, że wasz mały przyjaciel was ocali? Najpierw będzie musiał was znaleźć. Dobra, tam jest na górze dwóch, tu jest jeden, drugi i teraz może się zdąży, czy też nie. No dawaj, dawaj, wszyscy. No dlaczego nie? Super!
Dobra, mandragora, już niepotrzebny mi to jest przy końcu. O, patrzcie! Nasz wybawca powróci! To lecimy dalej. Dobra, tego muszę uratować. Smerfetki! Mógłbyś ją uratować! Chcesz buziaka? To nie jest śmieszne! I mów ciszej! Dobra, tam muszę strzelić, tylko muszę pewnie skoczyć. No i znalazłem uwięzione smurfy. Ratujemy. O, dziękujemy, Osiłku. Dzięki tobie nareszcie jesteśmy wolni. Możemy iść. Możemy iść. O, co za smurfne uczucie. Dobra, nie ma czasu do stracenia. Muszę uleczyć złoliść. Tak, jest na strychu. Gargamel cały czas o nim gada. Na strychu? Gdzie jest ten strych? No właśnie, ten zły liść, muszę to... Na górze! Tak, bo strych na dole nazywa się piwnicą. Uleczyć. To nie czas na smerfowanie. Gdzie jest wejście na strych? O, na pewno go nie przeoczysz. To najbardziej skażone miejsce. Po prostu idź przed siebie. Dobra, muszę lecieć. Powodzenia! Dostań się na strych. Uwolniłem ostatniego uwięzionego smurfa. Wyślijcie po tę grupkę Boczana. Czekają na zewnątrz. Jesteś pewien, że Gargamel nie smurfnie mu skrzydeł, kiedy go zobaczy? Będzie zbyt zajęty szukaniem mnie. Pewnie nawet nie spojrzy w górę. Muszę lecieć. Zmierzam do leża złoliścia. Bądź ostrożny. Dobrze. Sam skaczę. Bardzo potężny. Dobra, tutaj w doniczkę można się schować i wziąć tą mandragorę. No, dlaczego nie? Nie wpadłeś w doniczkę. Aha, czyli doniczka jest nie pusta, tylko pełna, okej. No to szybko bierzemy. No i jesteśmy dalej. Uciekamy skokami. Ciągle skakać. O, nigdy nie widziałem tyle skażenia. To pewnie wejście na strych. To dzieła. Dobrze, strych Gargamela. Znać i ulecz złoliść. Słynny strych. No to do roboty. Dzięki naszemu antidotum złoliść wkrótce zostanie odkażony. Przeszkody nadal są niebezpieczne. Muszę zachować czujność. Halo? Słyszycie mnie, przyjaciele? Tu Osiłek. Słyszycie mnie? No co tam, klakier nic nie robi? W ogóle go nie ma. Nie mogę się skontaktować z miastem. Nie atakuje nas. Na obrazku tylko jest. Dobra, tędy idziemy. I tu będzie ten złoliść pewnie. Uleczymy go smerfizatorem.
i będzie koniec przygody. Pierwszej części. Dobra, tutaj 10 do zrobienia. Ale nie chce mi się. To lecimy dalej. 4. 5, 6. Gdzie jeszcze ostatnie? Nie widzę. To było? Nie. Dobra, to jest zło liść, tak? Na Smurfa jest gigantyczny. A tam są jego 3 serca. Muszę wysmurfować, jak do niego dotrzeć. Dobra, jak dotrzeć? Znajdź i ulecz zło liść. Znalazłem. Lecimy tam, gdzie żółty znacznik. Ale o wiele mocniejsze. Nie mogą się jednak równać z naszym antidotum. Papa Smurf wyraźnie to powiedział. No, tutaj muszę. Skok. Latanie. Jeszcze jeden skok. No i walka. Ale tutaj mocno strzelają. No, muszę go rozwalić. Dobra, muszę wskoczyć tędy. Tędy. Dobrze, przejść dalej. Otworzyło się. Co, nie mogę do niego dolecieć? No i właśnie chcę. Dobra, można.
A ten pająk? Mogę go zestrzelić? Tu nie wskoczę, ta. Niewidzialne ściany. Dobrze, idziemy, dobrze. Teraz tutaj nie zginąć. Nie ma co panikować. Może i jestem sam, ale nie zapominajmy, w końcu jestem osiłkiem. Każdy, kto wie, osiłek jest najsilniejszy. Tak jest. Złoliszcz może próbować się bronić, ale pokażę mu, na co mnie stać. Tu jest to złoliszcz, jeszcze nie, to trzeba dojść do niego. No już chyba niedaleko. Dobra, walka jeszcze. Ostatni jeszcze, tak? Dobra, wszyscy. O, aha, tylko raz. Bo on znika. Jeszcze raz muszę zbierać, jak zginę, tak? No dobrze, jestem blisko. To chyba koniec gry. Złoliść. Co my tu mamy do rzucania? To. No to proszę bardzo. R2. Dostań się do drugiego serca. Jeszcze nie koniec.
ale niedługo. Wiem, że tu jesteś. Ty przeklęty Smurfie. Chyba śnisz, jeśli sądzisz, że zdołasz zniszczyć zło liść. Czeka cię ciężka przeprawa, kiedy te złostwory cię dopadną. O nie, właśnie tego mi było trzeba. Dobrze, idziemy, dobrze. I sprint. Tak jest, udało się. Auć, no nie do wiary. Na wąsy klakera te korzenie nie pozwalają mi przejść. Ten głupi Gargamel został smerfnięty przez korzenie. Wreszcie mogę odsachnąć. Dobra, to mogłem zebrać. Jeszcze raz spróbujemy. Dobra, tu jest droga. Droga do góry. Dlaczego nie mogę? Dobra, może strzelić trzeba. Nie wiem jak to załączyć. Dobra, idziemy dalej. Kurde, jeszcze biją. No dawaj, dobra. Aha, trzeba tutaj cały czas trzymać, dobra. Niełatwe. Dobra, wciągam. Góra. Teraz mogę tam. Teraz zobaczymy jeszcze górę. O nie, chyba stąd nie da rady. Dobra. To prawdziwy
prawdziwy labirynt. Dokąd mam iść? A miał być koniec gry. Jeszcze. Tutaj. Skacz, no. Dobra, tędy. Tutaj na to. Hop. Hop. Nie doskoczył. Bardzo trudna. Dobra, to chyba muszę skoczyć, wyskok zrobić. Tutaj nie, ale tutaj tak. Zobaczymy teraz wyskok. Dziwne. Dobrze idziemy, dobrze, teraz dobrze, aby nie zginąć. Aby nie zginąć, szybciej. No, jesteśmy. I co? Na to. Na to. Nie, nie, jeszcze nie. Mogę nic strzelać niczym? Dlaczego? A no właśnie, nie wiem. Teraz od początku. Dobra, to muszę zrobić następny odcinek. Końcowy, bo w tym nie zdążę. No dobrze, to może zakończę tutaj ten odcinek i w następnym odcinku skończymy Smurfy. Serdecznie zapraszam, dzięki za oglądanie.